Szanowni Państwo, witam Państwa na drugim panelu Festiwalu Militaria w Popkulturze, Popkultura w Służbie Wolności. Tytuł drugiego panelu to Militaria jako symboliczna inspiracja dla świata współczesnej mody, o tym jak symbolika wojny wchodzi w życie codzienne oraz jak moda staje się elementem komunikacji ze światem. Na ten ważny temat rozmawiać dziś będą Anna Walicka, konstruktorka i projektantka obuwia oraz menadżerka projektów innowacyjnych. Z branżą obuwniczą związana jest od 2013 roku. W jej bogatym portfolio znalazły się projekty obuwia dla wielu polskich marek. Od 2018 roku pracowała jako projektantka, następnie główna projektantka dla marki Gino Rossi. Obecnie rozwija swoją wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania obuwia specjalistycznego w firmie Protector i Abeba, współpracując przy projektach podeszw z takimi markami jak Vibram i Michelin. Jest również wykładowczynią projektowania obuwia i projektowania konceptualnego w krakowskich szkołach artystycznych SAP. Nasz kolejny gość, z którym łączymy się poprzez internet, ponieważ będzie rozmawiała z nami z Ukrainy, to Anna Nierzeniec, osobista stylistka, projektantka i założycielka marki i odzieży Telniaszka. Dzień dobry. Oklaski. A rozmowę poprowadzi Rafał Stanowski, dyrektor kreatywny, PR-owiec, publicysta, zastępca redaktora naczelnego magazynu LUNG, członek zarządu Fundacji Liberty Art, ukończył studia dziennikarskie na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie przez ponad 20 lat pracował w mediach, poznając od podszewki tajniki komunikacji. Onet, Telewizja Polska, Superstacja, Dziennik Polski, Gazeta Krakowska, Fashion Post, Mask. Przez 8 lat pełnił rolę dyrektora kreatywnego Krakow Fashion Week, członek Rady Programowej Festiwalu Urban Fashion, projektant mody i militariów. I z tej strony cię nie znałem, ale cieszę się, że dzisiaj cię będę mógł poznać, mimo że znamy się od tylu lat. Tak, to znaczy nie projektant, tylko miłośnik. Tak, miłośnik. Od razu dodam, bo niestety znaczy coś zawsze mogę zaprojektować. Pasjonat. A w tłumaczeniach będzie pomagała Mila Radczenko. Oklaski, dziękujemy ci za to. Zostawiam Państwa z naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam Państwa i witam bardzo serdecznie na tym takim spotkaniu, myślę, dość nieoczywistym, bo wiele osób, kiedy mówi się o modzie, to, no to tak patrzą z taką jakąś pewną nieufnością na nas. I ja też jestem człowiekiem, który przez wiele lat był zaangażowany w ruch airsoftowy i też miałem do czynienia dużo z militariami i z ludźmi, którzy też działają w wojsku. No i potem jak oni słyszeli, że ja się też interesuję modą, zawsze na mnie patrzyli tak trochę, zaczynali na mnie patrzeć dość podejrzliwie, ale z drugiej strony ja im zawsze tłumaczyłem, słuchajcie, no, nawet to, że wy zakładacie mundur typu, nie wiem, multicamo, tak, a nie na przykład flektarna, który jest uważany za taki mundur kategorii B, bo brzydko wygląda, to też jest jakiś element mody. Może nie tej wielkiej mody i świata fashion, ale to jest wszystko sfera ubioru i ta sfera tego jakby ekspresji naszej, tak? Pokazywania ludziom, czyli komunikowania czegoś. Tak? I to, że my chcemy zakładać multicamo, bo ono komunikuje jakieś pozytywne treści, a nie chcemy na przykład flektarna, bo jest brzydki. Choć może ktoś się ze mną nie zgodzi, ale to bardzo dobrze, ale generalnie taki jest utarty pogląd. No i jest to jakaś sfera, którą byśmy mogli nazwać wręcz pewnym trendem. Może Anię Walicką tak zapytam właśnie. Powiedz, jak z twojej perspektywy projektantki mody i projektantki obuwia, osoby, która siedzi w świecie fashion, ale która też jest związana z takimi firmami właśnie jak Protector, które tworzą doskonałe obuwie militarne, bardzo chwalone z tego, co słyszałem też na Ukrainie przez tamtejszych żołnierzy.
Powiedz właśnie, jak ty traktujesz modę, jak ta wartość komunikacyjna mody, jakie dla ciebie ma znaczenie? No, moda zawsze łączy się z komunikacją, przez to, co ubieramy, komunikujemy światu, co albo mamy w sobie, w duszy, co nam gra, albo co chcemy temu światu powiedzieć przez właśnie jakieś ubrania subkulturowe, czy na przykład właśnie jak tutaj rozmawiamy w temacie wojskowym, więc takiego, nie wiem, buntownika, osoby walczącej. Ubrania też, szczególnie właśnie te specjalistyczne, one mają pełnić pewne funkcje i właśnie nie tylko komunikacyjne, ale właśnie związane z ochroną, z tym, że mają służyć w trakcie najbardziej niebezpiecznych i najbardziej jakichś ciężkich sytuacji. Więc te funkcje, które są używane w momencie właśnie teraz, tak jak tutaj mamy wojny, są przenoszone, część z tych różnych elementów jest przenoszona do świata mody i do użytku codziennego. Jak patrzeć na historię i na trendy wszystkich, nawet jakbyśmy przeanalizowali ubrań, które nosimy, szczególnie w modzie męskiej, to są ubrania, które były gdzieś kiedyś używane właśnie w wojsku i słynny trench chociażby, tak? Trench, który sprawdził się najpierw na polowaniach w Anglii, a tak, potem świetnie w okopach I wojny światowej i tak z nami został. Tak, i jest dużo właśnie takich elementów garderoby, szczególnie męskiej, które zostały po prostu implementowane do użytku codziennego. To wynikało z różnych, że tak powiem, sytuacji związanych z tym, że były na przykład nadprodukcje w trakcie II wojny światowej. Te ubrania po prostu przeszły, naturalnie zostały wyprzedawane dla cywilów, ale też były inspiracją dla ludzi i ludzie już wtedy no w jakiś sposób łączyli ten trend, który był bardzo mocny, czyli związany właśnie z wojną, do użytku codziennego. No właśnie, tak się sprawdza. Na przykład taki combat shirt, który ja mam na sobie, który jest akurat combat shirtem wojsk izraelskich. I proszę, można założyć i tak prawie działa jak marynarka. To wiem, że to prawie robi różnicę. Ale on zresztą taka, to jest uniwersalna bardzo kurtka, tak, gdzieś tam odwołująca się do słynnego modelu M56. I proszę, ona działa, więc rzeczywiście tu widzimy, że i to jest to, co też tym różnym znajomym właśnie z Airsoftu tłumaczyłem. Słuchajcie, to nie jest tylko tak, że to wasz świat to jest jedno, a moda to jest drugie. Nie? Proszę, te światy się przenikają bardzo mocno. Często sobie nie zdajemy z tego sprawy. Dokładnie. No, nawet takie pagony, one też gdzieś kiedyś służyły na przykład temu, że możemy było założyć czapkę, włożyć w ten pagon i mieć go tutaj na boku, żeby nie zgubić tej czapki, a też to służyło jako zabezpieczenie, jak karabin tutaj się tak, pas do broni można było tutaj przeciągnąć. Także różne rzeczy, gdzie się nawet naprawdę nie zastanawiamy nad tym, po co one służą, a teraz po prostu są elementem ozdobnym. Wcześniej były funkcjonalne bardziej. Dokładnie. Teraz chciałbym porozmawiać z panią Anną Nierzeniec, która słucha nas z Dniepru, czyli z Dnipro, no całkiem blisko niestety linii frontowej. Tak jak rozmawialiśmy tu przed chwilą, alarmy w mieście cały czas obowiązują i cały czas są ogłaszane. Chciałem panią zapytać o to, jak z pani perspektywy w tej chwili wygląda podejście Ukraińców do mody. Powiemy, że Ukraińcy bardzo kochali modę, rozumianą jako ten świat fashion, tak? Fashion weeków, Vogue ukraiński, dużo wcześniej był niż Vogue polski, L'Officiel ukraiński, kolejny wielki magazyn, który też od wielu lat cieszy się popularnością. Te fashion weeki w Kijowie o takiej dużej już międzynarodowej rozpoznawalności. Przypomnę, że w Polsce nie ma praktycznie żadnego dużego fashion weeka w tej chwili, więc
Ukraina była bardzo do przodu, jeśli chodzi o modę. I teraz chciałem zapytać, czy jakby to doświadczenie straszne wasze, doświadczenie wojny, czy ono zmieniło to podejście Ukraińców do świata mody? Доброго дня, пані Аню. Я буду перекладати для вас те, що спікери до вас будуть звертатися з питаннями. Передусім, вітаємо вас. Дякуємо за те, що ви підключилися до нас з міста Дніпро. Знаємо, що там неспокійно, тривоги надалі тривають. А ми зі свого боку хочемо вас запитати, як змінилася ситуація з модою в Україні, в одежді, в виробництві одежі в останнім часом, так? Бо з того, що ми знаємо, в Україні український ВОГ, Офісьєр, такі популярні журнали модні з'явилися набагато раніше, ніж в Польщі. Щодо модних фешн-віків і так далі, вони так само в Україні з'явились набагато раніше. Як зараз виглядає українське модне життя і фешн-індустрія? Розкажіть нам, будь ласка. Доброго дня, дякую за запрошення. Мені дуже приємно сьогодні бути з вами на зв'язку онлайн. Що хочу сказати відносно модної індустрії і взагалі те, як жінки, які зараз живуть у час війни, в цих тривогах, відносяться до моди. І, по-перше, це є така одна велика необхідність зручності. І, звичайно, це надає великий відбиток того, що тренди не на часі. Ну, такі, взагалі, світові тренди, вони не на часі. І все, що хочуть жінки зараз, це комфорт, це зручність, це тепло, тому що дуже часто немає світла. І мода, і вся модна індустрія фешену, як такового, воно наче трошечки відійшло на другий план. І якщо розглядати модну індустрію і бренди, які виготовляють одяг, роблять його модним, стильним, то тут також є велика проблема, тому що дуже часто немає світла на виробництвах, і це тормозить відшиття одягу. І якщо у дизайнера є якісь такі креативні ідеї, він слідкує за трендами світовими і хоче це зробити у своєму бренді. Так, вибачте. То, звичайно, це накладає відпочаток, що ти не можеш це зробити, тому що зараз це не на часі, це не буде дуже носитися. Тому що, знову ж таки, тепло, комфорт і якісь дуже зручні речі. Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest mi bardzo miło, że jestem tutaj dzisiaj z wami. Mimo to, że wczoraj mieliśmy nie bardzo dobrą sytuację w mieście Dniepr, tak, udało mi się dzisiaj połączyć z państwem. Jeżeli chodzi o pytanie o mody w dzisiejszych czasach i w dzisiejszych warunkach, to przede wszystkim ukraińskie kobiety cenią sobie ciepło i komfort. Jeżeli chodzi o światowe trendy, to oczywiście, że staramy się nadążyć za nimi, ale na razie nie są na czasie, tak jak przed tym to było. Jeżeli chodzi o modną industrię i o produkcję odzieży, o produkcję mody, no to też jest nieco sparaliżowana przez to, że cały czas mamy odłączoną energię elektryczną, mamy cały czas jakieś alarmy i tak dalej. Także po prostu nie mamy możliwości funkcjonować normalnie, tak jak myśmy do tego przyzwyczajeni byli przed tym. Także sytuacja wygląda w ten sposób, że najbardziej na razie cenimy sobie komfort i ciepło. A bo właśnie jeszcze chciałem dopytać o tą produkcję w Ukrainie, produkcję ubrań, produkcję mody, bo to był też duży sektor, jeśli chodzi o ukraińską gospodarkę. Jak to wygląda? Mówiła pani, że jest kłopot. Gdyby mogła coś więcej opowiedzieć też na przykładzie może swojej marki, właśnie z jakimi problemami w tej chwili się boryka. Дуже дякуємо вам за відповідь. Ань, може ви трохи детальніше можете розповісти, як виглядає індустрія моди зсередини на сьогоднішній день, можливо, на прикладі вашої марки, з чим ви стикаєтесь, з якими проблемами у виробничому секторі, так, у проєктантському секторі, тобто як зараз все це виглядає від середини? Зсередини. Я як дизайнер можу вам сказати, що, по-перше, не так багато вибору тканин і фурнітури, з якої ти хочеш зробити колекцію. Тому що ми знаємо, що
можливо, ви чули, в Україну зараз дуже мало завозять тканин і фурнітури, ниток, якоїсь фурнітури, яка може прикрасити ті речі, які ми створюємо. І нам, дизайнерам, приходиться обирати з того, що є. Те, що є, це, скоріш за все, та тканина, яка була завезена минулого року, і вибір, я вам хочу сказати, не дуже великий. Є багато якихось цікавих ідей, але ми не можемо зачасту це зробити, тому що немає з чого. Плюс великий відбиток накладає те, що не вистачає виробничих рук, які будуть це шити. Дуже багато жінок, які були, відшивали одяг, працювали на фабриках, поїхали. Вони забрали своїх дітей, свої сім'ї, і вони евакуювались. Тому дуже багато виробництв закрилося. І я вважаю, це дуже велика проблема, тому що ті бренди, які залишились на ринку або хочуть залишитися на ринку і створювати речі, вони стикаються з тим, що є велика черга, тому що дуже мало цих виробництв, це зачасту такі невеличкі фабрики, які теж тримаються більш-менш там якось намагаються. І ти чекаєш свою чергу. І ти повинен бути, якби робити ті речі, які потрібні на зараз клієнту. Клієнт хоче тут і зараз купити. Йому він не хоче чекати через два тижні, через тиждень. Ми взагалі не знаємо, що буде завтра. Тому, якщо ти щось придумав, якщо ти щось хочеш, ти повинен це робити прямо сьогодні. Але з тим, що виробництв дуже мало, мало людей, які це можуть пошити, не завжди є сенс це робити, і не завжди є можливість це робити. І я вважаю, це найбільшою проблемою. Плюс, коли немає світла, ми просто все замирає. Ти нічого не можеш зробити. Ні примірку з клієнтом, ні щось пошити. Ну, ти просто такий на паузі. І це дуже часто. На жаль, так. Ну, прежде всего, тут треба поговорить о браках тканины. Мамы целый час прерываны доставы аксессуаров, додатков разных тканин. Также, как, например, мамы какие-то идеи, хотим их реализовать, какие-то помыслы, но то мусим выбирать из того, что мамы на стане. Новых каких-то тканин на разе никто не привозит, або привозим в очень ограниченных количествах. Także musimy realizować najbardziej pilne takie projekty i ludzie nie chcą czekać, chcą na teraz, na już mieć to, co chcą. Natomiast jeżeli chodzi o takie mniejsze brandy, no to w ogóle zanikają, ponieważ były takie bardziej niszowe, stricte dla pewnego grona osób i to grono osób nie chce czekać na swoje zamówienie, nie chce czekać na jakieś tam kolejne kolekcje, no i po prostu w takim układzie zanikają te brandy. Jeszcze borykamy się z takim problemem, że dużo osób wyjechało z Ukrainy i po prostu nie mamy rąk do roboty, na przykład do odszycia tej nowej kolekcji, do stworzenia jej, do produkcji. I mamy w tej chwili takie kolejki produkcyjne, tak by mówiąc, żeby dotrzeć na wyrobnictwo, żeby tam coś sobie zrobić. Natomiast bardzo często mamy również brak energii elektrycznej i to również utrudnia nam życie, utrudnia naszą pracę, ponieważ wtedy nie możemy ani spotykać się z klientami, ani robić jakieś tam próby, ani projektować, ani realizować, czyli po prostu życie jest bardzo uwarunkowane od tego, czy mamy energię elektryczną, czy mamy te alarmy, czy nie. Także dostosowujemy się do tego wszystkiego i działamy, idziemy do przodu. Tym większy szacunek z naszej strony, że działacie, tak, że się nie poddajecie i że jednak prowadzicie to normalne życie. Chciałem jeszcze zapytać, czy może pojawił się taki element ubioru, czy ubioru pewnie, który stał się jakimś takim symbolem, bo czasami takie trudne czasy powodują, tak, że ludzie coś noszą, tak, coś, co przypomina im o tym lepszym świecie, który był wcześniej, albo coś, co stało się takim może symbolem właśnie dla Ukraińców tej przynależności narodowej, tak, też sprzeciwu wobec tego, tej agresji rosyjskiej. Czy taki element ubioru być może się pojawił?
Аню, може, ви знаєте, можливо, з'явився якийсь елемент одягу, який би відтворював нашу національну ідентичність, підкреслював її, підкреслював наші мрії, наше прагнення повернення до нормального життя, такого, як було ще донедавна. І, можливо, цей елемент якось увійшов у сучасну моду завдяки війні і через війну. Так, через війну дуже активно ми, дівчата та й чоловіки, теж стали використовувати вишиті сорочки. Це наш аутентичний одяг, вишиванки. Я прошу пробачення за зв'язок. Це вишиванки, і це справді дуже гарно, дуже красиво. Ми дуже стильно це поєднуємо з сучасним одягом. І це стало великим трендом. Як на мене, це дуже класна тенденція. Ну і, звичайно, вся символіка, яка стосується прапору українського, це синьо-жовті кольори, які ми зараз з великим задоволенням носимо і ідентифікуємо себе з цим прапором, з нашим прапором, зі свободою, з мужністю, яку ми відчуваємо, коли це на себе одягаємо. Так, очевидно, що маємо такі символи і такі речі, які підкреслюють нашу українську ідентичність. І тут, перед всім, перше, що треба вспомнити, то є хафтована кошулька, така традиційна для України, вишиванка, хафтовані тішорти. Наразі стосуємо там техніки в інших елементах убору українського. Також треба підкреслити ще використання флаги України, український ораз інших елементів символів народових в сучасному убірі українців. Багато гідно то убираємо, носимо всюди і підкреслюємо, що своє походження і що єстечмо думні з того, що єстечмо українцями. І багато перепрошую ще за лучення за сіть, поніваж, ну, маємо трудно з тим, і пані Аня, перепрошую, що часами заніка нам тут. Tak, to taki niestety mamy trudny czas. Ale mamy nadzieję, zwłaszcza, że niedługo się pojawi. Zwłaszcza pani Ania. Właśnie to zapytajmy też drugą panią Anię, ciebie chciałem. Jeszcze tutaj taką mam, raczej słucham tego, co pani Ania mówi i taką mam swoje spostrzeżenia, że właśnie Ukraińcy bardzo podkreślają teraz, że tak powiem, tę swoją... tą flagę na ubraniach, że właśnie haftują tą swoją flagę na czapeczkach, na koszulkach. Na pokazie Balenciagi były ubrani goście w koszulę, w t-shirt, tak? Żółto, niebiesko-żółty, tak? Więc ten kolor, przez to, że też od roku czasu widzimy te kolory wszędzie w różnych portalach społecznościowych. Te dwa kolory po prostu będą cały czas, myślę, że gdzieś zostaną zapamiętane i będą bardzo długo z nami. I to jest też takie ciekawe, że teraz ta flaga ukraińska trochę się zaczęła robić taka trendowa, jak flaga amerykańska. I myślę, że też to przejdzie tak do kultury i będziemy się identyfikować z tą flagą, jak z flagą amerykańską, że nosimy koszulki, tak, i jest ta flaga amerykańska, to będzie ukraińska jako wolność, tak. Teraz zobaczcie państwo, prezydent Zełenski w tym momencie już nie nosi tych zielonych long sleeve'ów termoaktywnych, tylko ma bluzę, a jestem Ukraińcem, tak? I ten komunikat jest w ogóle w tym momencie. Zełenskiego te komunikaty, które on dawał poprzez swoje ubranie, tak? Znaczy te jego koszulki i podkoszulki wojskowe też miały swój wymiar, zwłaszcza wtedy, kiedy Kijów był atakowany, tak? On zgniął garnitur i po prostu ten komunikat idę walczyć, tak? Mam, przecież to był Gwiazdor, tak? To był to ktoś, kto jest aktorem, no, tak? Myślę, że kto on naprawdę taniec duży, z gwiazdami. Tak, to jest trend, to będzie trend. Załęski będzie na pewno na koszulkach. Tak, o ile już nie jest. No tak? Jest, no tylko chodzi o może to, że... Może wypchnie Che Guevara, tak? Który kiedyś był takim symbolem, dokładnie. Potem
oczywiście była mocna dyskusja na temat, no bo wiemy wszyscy, że biografia Che to nie jest taka łatwa do zidentyfikowania, czy łatwa do zaklasyfikowania, tak? Czy to jest taka biografia człowieka, który miał wiele mrocznych w swoich dziejach dokonań, tak? Więc być może to się okaże, że ten Zełenski tak, zastąpi tego Che. To już jest ikona, tak? Tylko chodzi o to, że patrząc się to, co on zrobił, jak on to komunikuje, no, no, Ukraina ma wspaniałą komunikację ogólnie podczas tej wojny, ale on jako on, no myślę, że na pewno już jest ikoną i będzie naprawdę, zapisze się w historii. Jeżeli chodzi o to, że ubrał się tak i różne były później sytuacje, tak, że inni prezydentowie próbowali go tam naśladować i były różne memy z tym związane. Tak, już nie to nie zawsze wychodziło. Tak? On to był ten naturalny, tak? Tak? A później już kolejni też próbowali w ten sposób się komunikować, no ale to już jest kopia. Tak, tak. I to ostatnie ubranie. Macrona tam. Tak. Tak, tak, tak. No tak i nie tylko. Zresztą. Tak. To ostatnie ubranie, o którym mówisz, to był ten jego występ u Davida Lettermana, tak? W jego słynnym show, no, najsłynniejszym w Stanach Zjednoczonych, czy jednym z najsłynniejszych. Więc on też świetnie pokazuje, tak jak właśnie ubieranie się jest sposobem komunikowania. Tak? To, co mamy napisane na koszulce, to w jakim to jest kroju, tak, w jakim to jest kolorze i tak dalej, i tak dalej. Luźna bluza z napisem jestem Ukraińcem. Tak. Nie? Mówiliśmy tutaj też o pokazie słynnym Balenciagi, tak, domu mody Balenciaga, który dzisiaj takim domem mody, który wyznacza trendy. Dom mody jest kierowany, może nie wszyscy mają tego świadomość, w tej chwili przez Demne Gwazalię. To jest projektant urodzony w Gruzji, który uciekł razem z rodziną z Gruzji w 1993 roku, kiedy doszło do konfliktu wtedy gruzińsko-rosyjskiego, oczywiście o Osetię, no, która do dzisiaj jest punktem spornym i zapalnym. I Demna Gwazalia uciekł wtedy z rodziną z Gruzji, bojąc się o swoje życie, ale jest ciągle bardzo silnie związany z tym, co się dzieje. Tak? Jego słynny pokaz właśnie z zimy, tak, kiedy on puścił modelki po wybiegu, na to puścił sztuczny śnieg i to był cały wielki manifest takiego niepokoju, solidarności też z Ukraińcami. Tam był odczytywany wiersz ukraińskiego poety Oleksandra Ołesia i ten cały światek modowy, który siedział, bo to było podczas Fashion Weeka w Paryżu, nagle zetknął się tak niemalże na wyciągnięcie ręki z takim doświadczeniem przypominającym mu o potworności wojny. I to pokazuje ucieczka, też... tak. Tak, te ubrania, tak, które były, to była bardzo szybka reakcja jego, bo tak naprawdę to było, nie wiem, zaledwie parę dni. To był luty. To był parę dni i on zareagował w taki bardzo kreatywny sposób, bardzo szybko, żeby pokazać to, zamanifestować. Inni projektanci podczas właśnie trwania Fashion Weeków, gdzie no, imprezy się odbywały, tak, jeszcze w jakiś tam sposób manifestowali właśnie jakimś, nie wiem, zgaszeniem światła na wybiegu, wyłączeniem muzyki. Także były różnego typu manifestacje, no a ta manifestacja była chyba najmocniejsza i najbardziej spektakularna. I to był taki pierwszy pokaz. Teraz ostatnio też był kolejny pokaz, jakby podkreślający taki apokaliptyczny, tak, taki charakter i tego, jak to wygląda już jakby po wojnie, tak, raczej w trakcie trwania wojny, czyli zniszczone czarna ziemia, wykopane rowy, dziury, wszystko to się odbywało, modelki szły w błocie, tak jakby to się po prostu ci ludzie szli, uciekali, już szli przez pustkowie, tak, że tam nic już nie ma. Poprzedni pokaz to był właśnie związany z uciekinierami, tak, z uchodźcami, tak jak oni uciekają.
się bawić, tak? Więc te ubrania są kolorowe, są wesołe, są przerysowane nawet, tak? Te kolory, które teraz widzimy, już jakby ludzie nie chcieli chodzić. Kiedyś była moda na czarno, teraz była kolor na, no. Ale momencik wraca na czarno. Anka zawsze na czarno, ja więc tak. To jest uniwersalizm. Poza modą. Uniwersalizm po prostu. I w tym momencie po prostu ten kolor był potrzebny właśnie przez to zamknięcie, przez ten brak możliwości szczęśliwości. Kolor przyszłego roku ogłoszony przez Instytut Pantone, Viva Magenta, tak, czyli taki róż. Trochę z drugiej strony te kolory zawsze są z wyprzedzeniem ustalane, tak, przez Instytut Pantona, więc z drugiej strony mamy taki tu pewien zgrzyt, tak, że tu wojna, a tu Instytut Pantona, który jednak tym kolorem bardzo wiele trendów uruchamia czy opisuje. Tak jak był jakiś czas temu kolor zielony, który też odwoływał się do ekologii. Wcześniej były kolory właśnie flagi ukraińskiej, tak, żółty i niebieski. To jakaś profetyczna historia, że ktoś to... Oczywiście nie odnosiło się wtedy to do Ukrainy, tylko było to inaczej opisane, ale jakaś mimo wszystko taki przedziwny zbieg okoliczności, że te dwa kolory, bodajże trzy lata temu. Tak, jako kolor, znaczy jako kolory roku. Tak. I to był, zdaje się, pierwszy raz, kiedy w ogóle Instytut Pantona ogłosił dwa kolory roku. Więc słuchajcie, no przedziwna historia. No właśnie, więc mamy ten kolor przyszłego roku, którym jest ten róż, ta magenta, która miała symbolizować odbicie, myślę, nasze popandemiczne. Tak. Zobaczymy, czy to się w ogóle sprawdzi, czy to też To już jest. No, bardzo dużo widać, pewnie Państwo też obserwujecie taki sklep jak Zara. Oni bardzo szybko reagują na różnego typu trendy i tam ten różowy już występował w tym sezonie jest, tak? Więc on jest wprowadzany, ale to mówię, to jest te monoluki takich mocnych kolorach, one mają odbijać po prostu tą szczęśliwość, że my wyrażamy tą szczęśliwość, że nie jesteśmy na szaro, buro i tak dalej. A z drugiej strony połączenie koloru brązowego z różowym też ładnie wygląda i kaki też. Więc myślę, że to wszystko się będzie tak mieszało, ale to nie będzie takie bezpośrednie, bo my potrzebujemy tej radości w tych szarych teraz w tym momencie czasach. Chociaż, tak jak mówię, powrót powoli do koloru czarnego i monoluków czarnych wraca. Następuje. Nie wiem, czy my mamy połączenie, słuchajcie, z panią Anią. Niestety się zerwało, więc nie możemy też jej zapytać, jak z jej perspektywy to wygląda. Może uda się i jeszcze to połączenie nam się przywróci. Powiedz, Ania, bo tak, o twoim projektowaniu, tak? Zwłaszcza dla firmy Protektor, która jest ogromną firmą, ogromną fabryką obuwia militarnego, tak? Jak ktoś nosi model Grom Protektora, to wie. Ja też miałem buty Protektora i były świetne i potem je wysyłałem na Ukrainę, jak Ukraińcy błagali o pomoc, żeby przysłać wszystko. Pamiętam, że co miałem militarnego ze swojej szafy, poza tym combat shirtem, z którym, przepraszam, nie mogłem się rozstać, bo wyszperany gdzieś na eBayu, ale tam rzeczywiście im powysyłałem, ale przeczytałem zresztą całkiem niedawno właśnie opinię Ukraińców, że polskie rzeczy, w tym buty polskie, są naprawdę bardzo wysokiej jakości. Opowiedz w ogóle, jak się projektuje dla takiej firmy, tak? Bo tam ten atrybut fashion nie jest oczywiście najważniejszy. Więc jak wygląda tam rola projektanta? No jeszcze tak powiem, tak wracając do tych, tak jak mówiłaś o tych numerach kurtek różnych, tak, że to są kultowe jakieś numery kurtek, związane właśnie były z armią, czy to brytyjską, czy to amerykańską, i tak przeszły do cywila. Tak samo są te buty Grom, tak? To jest buty, które były w znanej jednostce specjalnej używane i one tak bezpośrednio, to jest bardzo kultowy produkt, mniej lub bardziej ładny, to już jest nieważna sprawa, ale jest wygodny, ale przeszedł
jest takim symbolem, tak? Takim symbolem mocy i dużo mężczyzn nosi te buty w różnych sytuacjach, totalnie niewojskowych, a właśnie jakieś, nie wiem, myśliwi, no cywile do różnego trekkingu i tak dalej, i tak dalej. Także jest to taki produkt bardzo, bardzo sławny. No sama firma Protector to jest też bardzo stara firma, która produkowała buty do Gwardii Narodowej, takie charakterystyczne buty z ćwiekami na podeszwie skórzanej, które są do tej pory produkowane. Więc historia firmy jest też bardzo ciekawa, bo... Bardzo, bardzo duża firma, tak? Tak. No, z tego co wiem, to czeski Prapos też zdaje się należy ciągle do Protektora, który no, to Prapos też robił buty dla Bundeswehry. Tak. Więc słuchajcie, to rzeczywiście takie firmy, które są... To są polskie firmy, tak, które ikoniczne. Po prostu podczas właśnie, że tak powiem, wojny musiały, to one produkowały buty dla Wojska Polskiego i nie tylko. No jest parę marek jeszcze tutaj w Polsce, które projektują i produkują buty właśnie dla Bundeswehry, czy nie dla Bundeswehry niemieckiej. Opowiedz właśnie o tym procesie projektowania. Jak on wygląda? Na co się tam zwraca uwagę właśnie przy konstruowaniu tego buta i potem przy jego projektowaniu i konstruowaniu? No to jest, te produkty nie wprowadza się tak jak produkty, które nosimy w tym momencie co sezon coś nowego, tak? To są dopracowane buty, znaczy dopracowane w ogóle specjalistyczne projektowanie to są produkty, którymi pracuje się i pracuje dużo ludzi i pracuje się długo, ponieważ no, mamy różnego typu normy, certyfikaty, które te buty muszą przejść. Materiały, które się wykorzystuje, też są opatentowane technologicznie i też są laboratoria, które pracują nad tym, więc no, to ma służyć, to nie może zawodzić, tak? To ma ratować życie i świat. Więc to wszystko, co robiłam, bo ja też nie tylko projektowałam buty dla żołnierzy, ale też dla strażaków, którzy też i dla pielęgniarek, które ratują życie ludzi, więc one się nie mogą poślizgnąć i nikt się nie może poślizgnąć. Ogólnie nikt się nie może poślizgnąć i potknąć. I to widzicie jest najważniejsze przy projektowaniu buta. Tak, dokładnie, ale no mówię, no to są normy, które mają po 25 stron i co do milimetra musisz być tutaj. W bucie ogólnie właśnie jest taka sytuacja, że tam nie możesz niczego oszukać, nie? To wszystko musi być zmierzone i musi się wszystko zgadzać, a w takich butach to szczególnie. No ale tu jeszcze dużą teraz, że tak powiem, jak ogólnie w branży odzieżowej, bo to się wszystko zmieniło, to technologie materiałów, tak? Czyli materiały współczesne, nowoczesne materiały, innowacyjne materiały i wykorzystanie tych materiałów po prostu do produkcji odzieży jest głównym klubem, bo nawet ten sam wzór nie musi być jakiś super, szczególnie mówię o zewnętrznej części, nie mówię o podeszwie, która tutaj właśnie bardzo dużą rolę gra. Zewnętrznie ten but nie musi być jakiś atrakcyjny, co ma po prostu spełniać funkcję. I konkretna konstrukcja konkretnego buta w konkretnym miejscu, konkretny szew musi się znajdować, żeby po prostu, nie wiem, nie obcierał, nie powodował jakiegoś dyskomfortu, ponieważ, no mówię, tam nie ma opcji na to, że nie wiem, że żołnierz będzie miał obtartego buta, tu widzę HX-y, obtartego buta, stopę i nie będzie mógł działać dalej, nie? Więc to są rzeczy, nad którymi naprawdę bardzo długo się pracuje, zastanawia się, testuje. Dużo właśnie testowania jest dużo? Tak. One są te buty są testowane i są sprawdzane w różnych tam warunkach. No, już nie mówię laboratoryjnych, tak? No właśnie, a jak się takie buty testuje? Ale to każdy, tak naprawdę rąbka? To nie tylko buty specjalistyczne się testuje. Buty na zginanie, na przykład, nie wiem, produkuje się buta i są specjalne maszyny, ponieważ na przykład podproducent skór powiedział, że ta skóra będzie miała wytrzymałość na 120 tysięcy zginań, tak? No i to się testuje
już w gotowym produkcie tą skórę, tak? Więc ona musi wytrzymać 120 zginań. Tak? Później materiały do spodów, że się nie będą rozpuszczały pod wpływem jakiegoś kwasu, czy pod daną temperaturą, że się nie będzie się topiło nic, tak? Czyli na przykład ten protektor będzie po prostu cały czas spełniał funkcję i nie rozpłynął się rowki pomiędzy danymi elementami w podeszwie i przez to poślizg się nie zwiększy. Więc no mówię, to są naprawdę bardzo, bardzo specyficzne, ale bardzo ciekawe projektowanie. Długo to w ogóle? Mówiłeś, że długo to trwa. Długo to trwa. To takie buty, jak projektowałaś, to ile to trwało? Kilka tygodni, kilka miesięcy? Znaczy, to nie jest projektowanie. Kilka lat chyba nie. Projektowanie samo nie było, długo nie trwało, co później praca nad... Konstrukcją. Tak, nad konstrukcją, nad testami, że trzeba zmieniać, poprawiać, no bo samo to, co jak to będzie finalnie wyglądało i co ma spełniać funkcję dla końcowego użytkownika, to jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest techniczno-technologiczna, więc te rzeczy, żeby to wszystko działało i żeby naprawdę nie było żadnych błędów, no to po prostu trwa. Ale ile tak mniej więcej? Bo to myślę, że to przeprezentowało tygodniami. Tak, to są miesiące. To są miesiące. Tak, no to bo proszę. W butach to jest jedna zasadnicza sprawa. Tam nie pracują 5 osób nad tym, 10 osób nad tym, tylko tam sztab ludzi po prostu pracuje. Firm, które dostarczają komponenty i w ramach tych firm pracują inni ludzie, więc tego jest bardzo dużo. I jeszcze tutaj, kurczę, uciekła mi myśl, taką miałam dobrą myśl. Przepraszam. To ja przerwałem. Wybiłeś mnie. Tak, wybiłem cię. Kurczę, zapomniałam. Ale to może cię przypomnieć, myśl... Wróci myśl, to ja powiem. Wróci myśl, aczkolwiek nie wiem, czy już podczas tej dyskusji, bo dotarliśmy do godziny 14. O Boże, jak więc... się super gada. Tak, właśnie. Nie wiem, może ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytanie, to ja chętnie podejdę z mikrofonem. Zapraszam. Nie ma, dobrze. Słuchaj, to znaczy nie dobrze, ale to ostatnie pytanie w takim razie ode mnie. Jest mnóstwo modeli militarnych, które przeszły z wojska do codziennego użytku, tak? Kurtka bomber, która ostatnio święciła triumfy i była niesamowicie modna. Kombinezony, które wróciły do... Spada chroniarskie. Tak, do świata fashion, wiadomo. Pandemiczne. Tak, o, pandemiczne to już w ogóle. Tak, budrysówka, bosmanka, chinosy, okulary awiatory nieśmiertelne, blazer, który swoją nazwę... T-shirt. T-shirt w ogóle, tak. I blazer, którego nazwa pochodzi od statku, od okrętu HMS Blazer, gdzie załoga nosiła te sweterki. Więc a gdybyś ty mogła z pamięci wybrać jakiś taki najciekawszy właśnie model militarny, który trafił do świata fashion, to ciekaw jestem, co by to było. Trench. No bo jest damsko-męski, tak, bardzo damsko-męski. I kobiety go noszą, i mężczyźni to noszą, i jest po prostu ponadczasowy. Myślę, że trench. I w każdym rozmiarze go można nosić. I w malutkim, i w dużym. I w oversize'owym, i właśnie takim trochę bardziej slim. I myślę, że to jest taki najbardziej znany produkt, gdzie właśnie Barbery rozpromowało bardzo, bardzo ten płaszcz, więc trench zawsze będzie. No to zawsze będzie w modzie, trench, krótko mówiąc. Dobrze, no to może i do dyrektora taka sugestia na przyszły rok, tak? Zróbmy coś o trenchu, jakąś tutaj wystawę i dyskusję. To dziękujemy Państwu bardzo. Dziękujemy bardzo. Paniom i pani Ani, która mam nadzieję, że w Dnieprze wszystko okej. Dziękuję bardzo Państwu i oddaję mikrofon i głos.